Zaczynamy ostatnie pół godziny i no, siłą rzeczy no, przewinę cały tekst tych dwóch ksiąg i zwracając uwagę na jakieś istotne szczegóły, no nic więcej nie będziemy w stanie zrobić. No już. No. Pierwszy. I też te klocki, które tam miałem w złożonej strukturze, tutaj sobie je też te same klocki oddaję do każdej części. To też tak, żeby nawet ten kolor się przypomniał. Pamiętam go w strukturze, gdzie on był, no to on tutaj teraz jest jako pojedynczy. No i tu akurat jest przykład, piękny przykład dla takiej prostej struktury koncentrycznej. Te paralele są tak wyraźne. Tu jest na początku cyrus i na dole jest cyrus. Tutaj jest wsparcie srebrnym, złotym sprzętem. Tu jest wsparcie srebrnym, złotym sprzętem. No i jest sedno. I dlatego jak powiedziałem, że Esdrasz, czyli to, co tu widzimy, to jest takie najlepsze moim zdaniem, bo może źle, może bym przesadził, bo może Marek znajdzie jeszcze takie czytelniejsze fragmenty. Ale bardzo czyste, takie proste struktury, które są tymi bazowymi kompozycjami tekstu biblijnego. No i to, że wybrali się w drogę, jest wyakcentowane, no bo istota tego dekretu Cyrusa było, żeby się wybrać w drogę, wrócić. Ale zobaczcie, kto wraca. Ja wytłuściłem, to widać, kogo wytłuściłem. Wracają naczelnicy rodów Judy, Beniamina, kapłani i lewity. Słowem, każdy, którego ducha Bóg pobudzi. Okej, to każdy, ale czemu wśród tych każdych są tylko ci wymienieni, tak szczegółowo, nie? O ile Judę byśmy rozumieli, bo Juda wiadomo, no to jego ojczyzna, nie? Kapłanów i lewitów też rozumiemy, bo do świątyni mają być. A Beniamin, co oni tam robią? Nie? To jest znowu ilustracja, bo ja wam mówiłem o tych Beniaminitach na końcu rodowodów, o tych rodowodach Saula, dwóch równoległych, nie? A tu nagle ci Beniaminici się pojawiają w bardzo nieoczekiwanych momentach. Nie? Więc widać, że ci Beniaminici po powrocie mieli bardzo ważną, istotną rolę do spełnienia i no mówię, zatem jest to szersze przesłanie, że mimo, że ród Saula skończył tragicznie, królowanie Saula skończyło tragicznie, ale Beniamin, dla niego jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest to, że mają w Bożym planie swoje miejsce i tu jest ilustracja, przykład, świetny. Kolejny klocek to lista repatriantów. Tutaj parę rzeczy wytłuszczonych się pojawi. O. Lewici, śpiewacy, odźwierni, niewolnicy świątyni. Synowie niewolników Salomona. Znane określenia z rodowodów z pierwszych 9 rozdziałów Księgi Kronik pierwszej. To też jest jeden z elementów, który pokazuje te grupy, które spełniły istotną rolę po niewoli babilońskiej. Mówiliśmy o tych Netynejczykach, nie wiem, czy pamiętacie na pierwszych naszych spotkaniach, tych niewolników świątyni, którzy od czasów Salomona przez kolejne pokolenia trwali przy tych lewitach, aż weszli do rodowodów, nie? To jaki, jakbyśmy to nazwali, awans społeczny, nie? Tak byśmy z dzisiejszym językiem mogli powiedzieć. Od niewolników świątynnych do tych, którzy weszli w rodowody izraelskie. I że to było możliwe w ogóle, no, w Izraelu, co się z zewnątrz wydaje, że to taka sztywna struktura. Ale No właśnie. Także, ale znowu takie coś z rodowodów trzeba wyczytać. No. To w rodowodach pisze, ale rodowodów się nie chce czytać, bo po prostu jest za trudno się czyta rodowody, nie? Ale przez coś człowiek może nie dostrzec pewnych wartości, które są istotne. Nie? No, oczywiście, że tutaj kapłanów jest jak najwięcej. No, podsumowanie wyprawy, osiedlenie się. Tutaj dałem tabelę, która zestawia to podsumowanie wyprawy między Esdraszem i Nehemiaszem i one są prawie, że dosłowne. Nieco więcej jest w tych darach w środku. W księdze Nehemiasza tam jest nieco więcej tych wyszczególnień, tych różnych darów. Nie? Ale a tamte rodowody, one też są prawie, że identyczne. Ja miałem w innej tabeli, tu już nie dawałem, bo to jest za dużo. Prawie, że identyczne rodowody są między Esdraszem i Nehemiaszem.
Czyli to jest takie spoiwo tych dwóch ksiąg, jedno z tych spoiw tych dwóch ksiąg, bo tematy tam poruszone, one są kolejnym spoiwem, że jedna księga bez drugiej nie istnieje, bo to, co się u Ezdrasza urywa, gdzieś jest podjęte później w tej części Nehemiaszowej. Dobrze, kolejny klocek to jest trzeci rozdział od 1 do 6,21. To jest ten początek, czyli założenie fundamentów świątyni. Przepraszam, mam takie zapytanie, bo tam wylądowało tak, Ezdrasza jest 2,62, takie sformułowanie o tym, co szukali swoje dowody, ale nie znaleźli. Możesz jakieś słowo coś na ten temat powiedzieć? To kwestia, że żeby pełnić funkcję w świątyni, będąc kapłanem, czy nawet lewitą, no to musiałeś mieć pewność, że to jesteś ty, a nie jesteś jakiś taki podrabiany. Nie? Istotne jest, że żeby mieć służbę kapłańską, musiałeś mieć pewny rodowód od Aarona. Nie? Więc trzeba było sprawdzić w rodowodach, dlatego te rodowody dla nich, to tak przy okazji, dobrze, że to wspomniałeś, to my się męczymy przy tych rodowodach, a oni mieli szeroko oczy otwarte na rodowody. Także zupełnie inne podejście, a to wynika, że oni, te rodowody dla nich pełniły nieco inną funkcję. My się musimy trochę przymusić, ale jak zaczniemy troszeczkę tego ducha hebrajskiego chwytać, to wchodzimy w te buty. I wtedy też łatwiej nam te rzeczy też starać się przynajmniej rozumieć według ich widzenia rzeczywistości. Także mieli ich odnaleźć ze względu na niewolę. Oni gdzieś się zagubili. No to wiadomo, że oni tu byli w Babilonie, tu gdzieś tam, no wiesz, musieli sznupać po tych różnych księgach, żeby się odnaleźć. No, to, że tu mamy te rodowody, no to mamy fajnie napisane. Czyli niby studia skończył, ale glej tu nimo. No. Lepiej tego ująć się chyba nie da. No. Także Nehemiasz czy Ezdrasz, powiedzmy, oni się napracowali, żeby taki rodowód zestawić. Nie? Mieli źródeł pewnie z 50 albo 100. Bo to jest dzieło redakcyjne, pamiętajmy, nie? Także to jest gigantyczna praca. Ale wróćmy do tej... No być może, jeśli by ta wersja była prawdziwsza, że to może być ten główny akcent, aczkolwiek niekoniecznie. Święto zaczyna się od święta namiotów, skończy się świętem Paschy, no i po drodze jest świątynia. Rozpoczęcie i zakończenie, tak można by to najogólniej powiedzieć. Rozpoczęcie i przerwa pod wpływem sprzeciwu, no i pod wpływem proroków z kolei odbudowa i dokończenie. To tak w dużym streszczeniu, a w szczegółach, no tutaj jest wspomniany przeze mnie Zorobabel, Jozue był ten drugi kapłan i też znowu kapłan i ten, który był tam jakimś przedstawicielem też namiestnika w jakimś sensie. Czyli też występują po dwóch świadków, gdzieś dwa drzewa figowe czy tam oliwne w Zachariaszu właśnie. Nie? Także mówię, Zachariasza może być bardzo wzbogacić. Trudna księga Zachariasza, na marginesie mówiąc, ale myślę, że znając realia księgi Ezdrasza, Nehemiasza, myślę, że coś może wnieść ta księga i te księgi historyczne, coś do księgi Zachariasza także. No i właśnie, radość po założeniu. Zaśpiewali, chwaląc Jahwe, dziękując Mu. Dałem sobie na czerwono, no żeby to była też dewiza człowieka, który ma pragnienie, żeby Boga wychwalać. Bo często jest skrajność, że człowiek ma tendencję, żeby prosić Boga. Owszem, prośba to jest jeden z istotnych elementów, ale wysławianie, dziękczynność, no to też jest istotne za nawet małe rzeczy, bo myślę, że fundament w stosunku do całej świątyni to jest mała rzecz, a już był powód do radości. Bo On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. To już jest na żółto, to jest taki refren, który się pojawia bardzo często w księgach i historycznych, i poetyckich, w psalmach, także. Że tam dalej pisze, że oni tak wrzeszczeli, że nie było słychać, czy oni śpiewają, czy wrzeszczą. Tak. To jest wielu starców. Dobrze, jak już jesteśmy przy tym, ja mówię, mam tak mało czasu, że nie wiem, gdzie się zatrzymywać, nie, a gdzie iść dalej. Janusza. Proszę? No, płakali, okrzyki radości, no atmosfera, jak się to wczyta w tą atmosferę, to naprawdę aż dreszcze przychodzą, jak mamy trochę wyobraźni, no to bardzo to przeżyli, że
po powrocie mają już fundament. Już się zaczyna dzieło odbudowy świątyni. No właśnie, ale wrogowie nie spali. No i dopatrzyli się jakiegoś buntu. Wysłali do władz perskich informacje o buntownikach. No i przyszła decyzja o wstrzymaniu prac. Tu się na tych fragmentach nie będziemy. Zdecydować, kim są wrogowie? Samarytanie między innymi. Chyba najgłówniejszymi. Najgłówniejszymi Samarytanie. No i, i trochę mieli oni spowinowaconych, a to się później okazało, że spowinę, to chyba jeszcze nie w tym momencie. Ale jeszcze były też inne pogańskie tam, jakieś tam moabskie, amonickie, takie resztki Kananejczyków, które tam zamieszkiwały nadal. No oni mieli w tej tak zwanej... Czy jest możliwe, że ci, którzy nie umieli udowodnić rodowodu, bo ja kiedyś słyszałem taką historię, że oni się właśnie z Samarytanami dogadali w jakiś tam sposób i no, zmienili, że tak powiem, barwy kibowe. No kto wie, to jest całkiem możliwe, bo jeśli ich odrzucono tutaj od kapłaństwa Aaronowego ze względu na to black tego glejt, jak mówiłeś, no to się obrazili, mogli się obrazić i pójść na inne podwórko, nie? To jest całkiem możliwe. Jeśli historia coś takiego odnotowała, to wcale by mnie to nie dziwiło, nie? A ci zrobili uprzejmie donosze, tak? No tak. Uprzejmie donoszę, choć się brzydzę. No i decyzja o zakazie odbudowy. No i to wstrzymano na 20 chyba parę lat, jak mówi Darek, do Dariusza, króla perskiego. Nie tego pierwszego oczywiście. Wystąpienie Aggeusza i Zachariasza. Tu jest pokazane jako moment zwrotny w tej trudnej historii, że ci prorocy mieli wpływ, byli wysłani przez Boga, żeby pobudzić i Zorobabela, i Jozuego, żeby jednak dzieła, do którego powrócili, bo to był sens ich powrotu, jednak się zabrać. No ale w tle tutaj te dwa fragmenty na żółto, działo się to, bo Bóg Izraelski nad nimi czuwał. To się działo wszystko z woli naszego Boga. No i to znowu kolejna korespondencja tutaj się toczy, dotycząca tego wznowienia. No i rzeczywiście decyzją Dariusza mają pozwolić budować. Myślę, że ciekawy jest fragment, jak Dariusz był przekonany przez Żydów tak dalece, że od 11 do 13, 6 od 11 do 13 i przeze mnie wydane jest rozporządzenie. O ile ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie na niej przybity. Czyli jeśli ktoś będzie przeszkadzał w odbudowie, nie? To chodzi, żeby pokazać, jak drastyczna to była decyzja, że ci wrogowie po prostu musieli zamilknąć i się oddalić. A on zawiśnie na niej przybity. Dom zaś jego będzie zamieniony w rumowisko. A Bóg, który tam zgotował przybytek dla imienia swego, niech wraz z ludem strąci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz. Niech będzie dokładnie wykonany. Wtedy dokładnie, jak rozporządził król Dariusz, postąpił. I to są ci wrogowie. Ten Tatenaj, namiestnik Transeufratei i ten Sztarbozaj i ich towarzysze. Sorry. Taki rozkaz króla, no to... Dalej? Ja chciałem tylko nadmienić, że Dariusz bardzo fajne imię. Że kto? Aha. Dariusz bardzo fajne. Darki to fajne chłopaki, tak? Dobrze. No, zakończenie. Poświęcenie świątyni. No i tutaj znowu. Ustanowił kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisami. I to nam wraca z Ksiąg Kronik, prawda? Że tutaj, jak gdyby to jest, tam bardzo często było zmiankowane, a tutaj realizujemy. No i obchodzą Paschę. Jahwe rozradował ich, zwracając serce króla asyryjskiego ku nim, by ich wspierał przy pracy koło domu Boga, Boga Izraelskiego. Króla asyryjskiego? To chyba tu jest... Jak macie w innych przekładach? A nie, nieważne, dobra, to na marginesie, bo znowu byśmy weszli w dygresję. W każdym razie Bóg wpłynął na króla, w
chyba to był król perski, bo na wszelką wątpliwość, nie? O tym mówiliśmy przed chwilą, więc nie wiem, czy to mam błąd w przekładzie, czy cokolwiek innego. Asyria też była zamierzchła przeszłość. Dobrze, kolejny fragment, to już jesteśmy, mijają znowu lata, bo 539 to jest data, kiedy Cyrus rozpoczął, zdobył Babilon. Gdzieś mniej więcej 537-536 to jest Izraelici zamieszkują Jerozolimę. I tak chyba około 510-506 w tym przedziale gdzieś świątynia jest odbudowana. Czyli tak kilkadziesiąt lat jeszcze w VI wieku przed naszą erą. Nie? Natomiast Ezdrasz, to już przeskakujemy kilkadziesiąt lat, wskakujemy do V wieku. I tak już 460 chyba gdzieś około plus minus. Nie? Także mija kolejne kilkadziesiąt lat. Nie? Żebyśmy mieli świadomość, że tutaj jest taki chronologiczny przeskok czasowy i czasy Ezdrasza. Nie? I tutaj również ten taki fragmencik, który tutaj mam od 7.6 do 7.10. Taka struktura koncentryczna, że Ezdrasz wyszedł z Babilonu, ręka Jahwe nad nim czuwała, no i wyszli określeni ludzie, którzy przybyli do Jerozolimy. Ale tak na czerwono określiłem, po co on tam przyszedł. Nie? Mija kilkadziesiąt lat i ten Ezdrasz, tamci wracali z misją odbudowy świątyni. Ezdrasz ma coś dalej. Wyszedł z Babilonu, a był uczonym, biegłym w prawie mojżeszowym, które nadał Jahwe, Bóg Izraelski. I 10 werset. Ezdrasz bowiem mocno postanowił badać i wykonywać prawo Jahwe oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu. To jest ta esencja, po co on wrócił. Ale to znowu brzmi jak echo tych działań dobrych królów, którzy po swojej osobistej odnowie zaczęli kampanię edukacyjną na cały lud. I to pamiętamy królów judzkich, którzy sięgali aż na północ, nie? Nie ograniczali się tylko do Judy. I tutaj Ezdrasz wraca z tą misją, żeby uczyć w Izraelu ustawy i ładu. Jak rzeczywistość, którą zastał, się okazała, no to byli dalecy od znajomości i wcielania w życie tychże ustaw. No a tutaj znowu Artaxerxes daje mu pełnomocnictwa. I znowu bardzo ciekawe zdanie 27-23. Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, ma być gorliwie dla domu Boga niebios wykonane, aby nie rozgorzał gniew na państwo, króla i jego synów. Ja sobie to zaznaczyłem na czerwono, bo myślę sobie, że to jest pewna uniwersalna zasada, że jak coś jest z rozkazu Boga niebios, to człowieku, ty się w to zaangażuj całym sobą. Bo to Bóg niebios ma do ciebie przesłanie. Dobrze. Przepraszam, jak tutaj rozmawiać, co w tym miejscu było to rozkazem Boga niebios? Wszystko, co jest w prawie. Wszystko, co jest w prawie. Tak. Dalej mówi, o ile chodzi o lewitów, śpiewaków, odźwiernych. Po prostu wszystko. To nie jest, że tam jakieś coś szczególnego. Jest prawo, które jest pewnym kompletem, pewną całością i to jest rozkaz Boga niebios. Traktowanie prawa mojżeszowego w tamtym kontekście jako taki rozkaz, ale to brzmi dziwnie co najmniej, że to jest z ust króla, nie? Ale znowu się pojawiają te śpiewacy, lewicie, to mówię, takie echo, które też łączy Księgi Kronik z tymi Ezdraszowymi. Jak się to czyta, to po prostu się rzuca w oczy, że to jest monolit te wszystkie księgi. Nie? Ja mam teraz wrażenie takie dość dziwne, że dochodzi w tych dwóch księgach, u Nehemiasza i u Ezdrasza, do pewnego zdarzenia, bardzo pozytywnych przejawów ze strony pogan na rzecz Żydów, aby coś zrobili, zwłaszcza tacy, którzy po prostu coś jakoś tak Boga szczególnie chcą jakby uczcić i odbudować właśnie rzeczy ważne dla Izraela. A z drugiej strony bardzo radykalne i ostre mówienie nie poganom ze strony Żydów. Ale są dwie perspektywy znowu. Boga perspektywa i ta oddolna ludzka.
Bóg jak pobudza tego króla, no to to jest inicjatywa boska. Nie? Ja to mówię. No, ale jest. Właśnie silni poganie przychylni. Tak. Czy ten, który będzie królem, u którego służył Nehemiasz, czy tutaj teraz w odniesieniu do misji Ezdrasza, znowu mamy po prostu drugą stronę, która po prostu ostatecznie wypowiada. To nie jest tak, że po prostu jest pod ścianą z pistoletem przy głowie i mówi, no w związku z tym się zgadzam. No, nie mamy takiego obrazu. Wręcz przeciwnie, po prostu coś wypowiada takiego przychylnego, a to jest dość ciekawe. Tak. Wcześniej też był obraz z tym licznym królem, nie? Który mówił, że do niego Bóg nie wiesz przemówił. Nie? Tak. Czyli to też jest takie zaskakujące. Tak. Ten Jozjasz go nie posłuchał. Jozjasz nie posłuchał tego. No. Bo go przestrzegał. Mówił, że ja wykonuję polecenie, no. Jeszcze szybko mam je wykonać. Tak, tak. Ale to widać, że Bóg ma inny obraz rzeczywistości, inne sposoby działania, a wy Izraelici macie prawo i macie go przestrzegać, nie? Dobrze. Tutaj Ezdrasz puentuje, że nie zadbali o wojsko, o wsparcie, bo ręka Boga czuwała nad nami. No i zebrali się. No i jak się dowiedział, co się tam dzieje w tej Jerozolimie. A nie, tu jeszcze jest post, przepraszam, to jest wcześniej post, aby się droga poszczęściła. A za chwilę jak wrócą, no właśnie, to jest ta reakcja Ezdrasza. I to bym chciał przeczytać, ten 9 werset, 9 rozdział, 8-9. A teraz, ledwo co na chwilę przyszło zmiłowanie od Jahwe, Boga naszego. Bo wrócili, odbudowali świątynię. Przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał im dach nad głową, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i pozwolił nam w niedoli naszej odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg, lecz dał się nam znaleźć. Tu znowu, jak pamiętamy modlitwę Salomona. Gdy będziecie w niewoli, będziecie się modlić w kierunku świątyni. I to jest echo tej modlitwy. Nie opuścił nas Bóg. Dał nam się znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny oraz dając nam ostoje w Jerozolimę. Nie? I teraz zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów, ani nie bierzcie ich córek. Nie? Taka odezwa. No właśnie, jeszcze trzeci werset. Gdy tę wieść usłyszałem, rozdarłem swoją szatę, płaszcz, wyrywałem sobie włosy z głowy, brody i wstrząśnięty usiadłem. I rzecz ciekawa, że taka postawa lidera, bo to nawet w tym kontekście chciałbym to rozpatrzeć, miała bardzo mocne przełożenie na tych, którzy go obserwowali. Bardzo byli przejęci. To jest też pokazane, jak może człowiek, który jest Bożym człowiekiem, może mieć taki pozytywny wpływ na lud, który niekoniecznie chce słuchać głosu Bożego. Także to jest... Mówię, rozpatrując księgi Ezdrasza, natomiast ja też tyle z płaszczyzn do różnych rozważań, no, żałuję bardzo, że nie mamy na to przy tej okazji więcej czasu, ale no, tylko sygnalizuję i mam nadzieję, że wzbogaci to chociaż trochę osobiste czytanie, jeśli będziecie się czuli zachęceni do tego, żeby wejść w te księgi osobiście, w całości. Zobowiążmy się uroczyście, to jest deklaracja, przed Bogiem naszym, że za radą Pana naszego i tych, którzy z szacunkiem odnoszą się do przykazania Boga naszego. To jest pochwalona postawa i ja ją tutaj kupuję, dałem sobie ją wytłuszczoną. Z szacunkiem do przykazania. Odprawimy wszystkie żony. Jak mówiłem, tu jest deklaracja, ale jeszcze nie wcielona w życie. A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo księdza jest zdrasza, jest w szóstym rozdziale takie zdarzenie, tam znalezienie jest takiego zwoju, ku pamięci. Czy ja to... próbowałeś to... Weź przeczytaj ten fragment. Ten szósty rozdział. Wtedy król Dariusz wydał rozkaz i zaczęto przeszukiwać... Przechowywano skarby tam w Babilonie i znaleziono w piecach Babona leżącej w prowincji medyjskiej pewien zwój, który był napisany ku pamięci. No i to odszukiwano po to, czy pozwolić im budować, czy nie pozwolić budować. To jest ten kontekst. To jest właśnie to, co zadziałało na niego, bo tak. Że król Cyrus zezwolił. Pozwolił, bo wiesz. Tak. To ja nie mam zezwolić, tak. Król Cyrus, a król Cyrus tak. Dla niego w ogóle był tak. Nie. Takim
Ja się o rzecz pominąłem całe te korespondencje między królami, w jednym przypadku i drugim, ale to... Taką rzecz, czy król Dariusz znał Daniela? Który Dariusz? No ty. Nie. To raczej jest... To jest inny Dariusz niż ten, którego znamy z Księgi Daniela. To już jest kilkadziesiąt lat później. To nie jest ten Dariusz. Dynastia perska się ciągnie od tego Cyrusa. Dariusz był Medem. No. I ten Dariusz, o którym to jest mowa, to jest nie wiem, czy nie dziesiąty król po Cyrusie. Jakbyś tam prześledził kiedyś dynastię króla po Cyrusie, która miała miejsce w Persji, a to ten Dariusz jest daleko, daleko. Także to już jest inny czas, inna rzeczywistość. No. Co, pytanie tylko, wiesz, bo ci królowie z różnych powodów mogli się zmienić dość często, ale jeżeli mamy odcinek czasu na przykład 40 lat, to no pytanie, ile żył Daniel? Mnie się wydaje, że go znam. Bo rozumiem, bo to jest pytanie. Nie interesowałem się tym wcześniej, ale... I teraz tak chciałem sprawdzić, to mówię, czy skąd ja to wydługuję? Nie, bo wydaje mi się, że Daniel za czasów Cyrusa i tego Dariusza Meda, to on już był bardzo leciwy. To już jest, on był jako młodzieniec do Babilonu sprowadzony, to mógł mieć około 20 szczelan. I tu jest około 90. Nastolatek, no to dobra, no to tu jest. No to tu jest około 90, nie? No zależy ile żył, no dobra. Jest. Ale to są spekulacje raczej, bo po prostu nie mamy chyba danych na to. Chyba, że masz gdzieś... No. Nie. Chcecie sprawdzić, to ja wiem, ja to kiedyś tym grzebałem i nie wyszło, żeby znał, nie? No. Odgrzeb, odgrzeb. No dla mnie nie jest to fakt, który jest ważny, chociaż... Ale tak mnie nazwałeś? Mariuszy? Bracia Dariuszy. No właśnie. Księga Ezdrasza kończy się spisem winowajców. I tutaj ja to podzieliłem, że to byli winowajcy ze stanu kapłańskiego, z lewitów, śpiewaków, odźwiernych. To wszystkie nasze wiodące grupy no, splamiły się. No i oczywiście z Izraela jeszcze jest cała lista. Nie? Czyli widać, no, niedobrze się działo. Ale jak mówię, Ezdrasza się kończy, że oni wzięli żony obcoplemienne, a byli między nimi tacy, którzy zgłosili żony i zgłosili synów. No i czekam na ciąg dalszy, a ty już koniec księgi. Nie? Co dalej? No, no czemu to się kończy? Nie? Tak mi się to po prostu nagle urwało. Ale co znaczy, że zgłosili? No, to co piszę. Uprzejmie donoszę. No, niestety. Teraz wchodzimy w Nehemiasza. To jest kilkanaście lat po Ezdraszu. Nie? To już jest blisko dosyć tam, bo tu jest siódmy rozdział, a tu jest dwudziesty rozdział. Mam bardzo wielki dyskomfort, muszę wam powiedzieć, w tym etapie. Bo aż mi się prosi, żeby coś powiedzieć o tym Artakserksesie trochę i o tym drugim rozdziale Księgi Nehemiasza. Bo tutaj niżej mam tę małą budowę tego tekstu od 1.1 do 2.16, gdzie drugi rozdział od 1 do 8 to jest wysłuchana modlitwa. Nehemiasz, gdy się dowiedział, jaki jest nędza w tej Jerozolimie, jak tam jest źle i niedobrze, to po prostu był zdruzgotany. No i wyglądał tak źle, chociaż starał się przed królem wyglądać lepiej, ale król go przejrzał. No powiedz chłopie, co tam się dzieje? Czemu tak źle wyglądasz, nie? A ten się w tej chwili w jednym momencie, chociaż modlił się też w tym poście i modlitwie wcześniej. No i mówi mu, co się dzieje. Otwartym tekstem mówi mu, co się dzieje. I król, czego byś sobie życzył? Masz. Co jeszcze byś chciał? Masz. A jeszcze może coś? Masz. To jest niesamowite, co to był za król i jakie miał relacje z tym, że Nehemiaszem. To coś niezwykłego dla mnie. Ale jeszcze jeden aspekt chronologiczny. Dla mnie ten 20 rok Artakserksesa ma pewne znaczenie odnośnie 70 tygodni z Księgi Daniela. Sorry, że taką dygresję robię. Ale od chwili, kiedy powiedziano słowo, że Jerozolima będzie odbudowana do pomazańca księcia 7 tygodni i 62 tygodnie. Rozpatrujemy w historii
powrotów Izraela z niewoli, różne powroty, bo ich było więcej. Tu już mówimy o trzecim przynajmniej. Ale proroctwo Daniela mówi o celu powrotu. O odbudowie miasta. Nie mówi o odbudowie świątyni. A Nehemiasz wraca, by miasto odbudować. Dlatego według mnie wskazówką chronologiczną do początku 70 tygodni lat, o której mówi prorok Daniel, jest właśnie w drugim rozdziale Księgi Nehemiasza. To tylko dygresja. 20 rok Artaxerxesa wyznacza początek 70 tygodni, czy 69 konkretnie do Mesjasza. Także i w tym względzie wydaje mi się Księga Nehemiasza ma wielką wartość, wielkie znaczenie, bo doprecyzowuje nieprecyzyjną informację z Księgi Daniela. No, wielu autorów komentujących 70 tygodni jest zgodnych z tym, co powiedziałem przed chwilą. Nie jest to powszechna zgoda, to też muszę powiedzieć, ale no, tylko o tym wspominam. Dobrze, tu jest ten post i modlitwa Nehemiasza. One są, te modlitwy zarówno Ezdrasza, jak i Nehemiasza, one są dość zbieżne, jeśli pamiętamy modlitwę Daniela, właśnie z tego 9 rozdziału. Kto wie? Tak się teraz zastanawiam. Dlaczego Księga Daniela też jest wśród pism koło tych ksiąg? Czy to jest przypadek, czy nie przypadek? Nie wiem, ale jak się czyta 9 rozdział, jak se Daniel uświadomił rozmiar grzechu, to też płakał się, modli i cechą charakterystyczną tych modlitw, tych wielkich ludzi, wielkich mężów bożych, którzy takim strasznym grzechem się nie splamili, jest to, że oni się utożsamiają z tym grzechem. Nie mówię, że to ja jestem w porządku, to oni są tacy źli, tylko myśmy to zrobili. Myśmy się splamili. Że to my jesteśmy tacy słabi. I to jest, myślę, coś ważnego, żeby to rozumieć. Nie? To takie utożsamienie się z całym ludem. Darek, odgrzeb to proszę, wiesz, bo to nawet byłbym zainteresowany i podeślij, czy sam, bo to jest to ciekawostka, to istotna, nie? Bo jeśli by znał Daniela, to rozumiem, że idzie w kierunku, że miał ten Daniel, który ma w tyle głowy, miał wpływ na jego decyzję, nie? Czyli myśmy też porównywali Księgę Nehemiasza i Księgę Daniela, żebyśmy równocześnie czytali. No to znowu ciekawe w kontekście, co powiedziałem przed chwilą, odnośnie umiejscowienia Księgi Daniela wśród pism, nie? No, dla mnie tutaj paralela jest dosyć zbieżna z samą modlitwą. To widzę, to pełne podobieństwo, bo modli się Daniel prawie że identycznie, co do sensu, może innymi słowy, jak Daniel i jak przed chwilą Ezdrasz, nie? No i wysłuchana modlitwa. I tutaj ten pierwszy werset, zobaczcie, nie? A oto, gdy w miesiącu Nisan, 20 roku panowania króla Artaxerxesa, nieczęsto, są takie szczegółowe notki chronologiczne, więc jeśli są, to może one mogą mieć to znaczenie, o którym mówiliśmy odnośnie początku 70 tygodni. No i Nehemiasz, mając wszystkie prerogatywy, pełnomocnictwa od króla, wraca jako namiestnik. Jemu mają być podporządkowane te wszystkie ościenne też narody i zaczyna oglądać mur, budować plany, koncepcje. To też jest dla mnie tak, małą tylko dygresję zrobię, że Bóg wspiera, Bóg błogosławi, ale błogosławi własną robotę. Ty rób, do czego jesteś powołany, a Bóg ci pomoże. Nie jest tak, że ty będziesz siedział założonymi rękami, a Bóg coś zrobi za ciebie. Nehemiasz jest przykładem człowieka czynu, człowieka działania, a jednocześnie zaufania do Boga. On podjął trud, wysiłek, działanie, a jednocześnie ufał, że Bóg go w tym wesprze. To jest pewna wskazówka też i myślę dla nas jako coś uniwersalnego. No i to jest ten fragment, który też wspominałem, że on organizuje budowę muru, on ją wykańcza, ale po drodze narrator wkłada pomiędzy tą odbudowę, to główne jego dzieło niby, lament, że źle się dzieje z tym ludem. Nie? No i Nehemiasz mówi im, karci tych przywódców, ale sam stanowi wzór
że nie je chleba namiestnikowskiego. On za chwilę to zdanie będzie. No. No i tutaj jest ta naprawa murów. Ja tu w tym zestawie tych, którzy naprawiali, to zobaczyłem. Jest arcykapłan, jego bracia kapłani zabrali się do odbudowy bramy. Jest tam złotnik, jest handlarz olejkiem. Chodzi o to, że mówiłem chyba to myśl przed chwilą, nie? Że śpiewak to miał śpiewać, no ale jak trzeba robić, to robi coś innego. Nie? Jeśli jest do wykonania inne ważne dzieło, to się tego podejmuje. Tutaj jest też ilustracja innych profesji różnych, którzy działają. A Nehemiasza 3.12, to też mnie urzekło, to, że naprawiał zwierzchnik wraz z córkami swymi. Nie? Także i córki się tam znalazły wśród tych budowniczych, odbudowniczych tych murów. Nie? To tak, też to tak wyakcentowałem. Jakie te dziełuchy musiały być fajne, nie? No, lewici, zwierzchnik, kapłani, no tak tutaj, no przeciwnicy oczywiście reagują. I tutaj jest też ciekawe, że kiedy ci przeciwnicy za wszelką cenę próbują zniechęcić, osłabić ducha, to oni się modlą, ale mimo wszystko Judejczycy mawiali, upadła siła dźwigającego ciężar, zmęczyli się tym trudem. A Nehemiasz, zobaczcie, 4:8. Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do reszty ludu, nie bójcie się ich. Na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich, za córki, za żony swoje i domy. Ja słyszę w tych słowach jaką wielką odezwę, że aż tam drżały mury, kiedy on to mówił. No i wszyscy wrócili do swojego zadania, jak kontynuuje. Ale już zmiana strategii, że połowa budowała, a połowa miała włócznie i tarcze. Czyli budowali i pilnując, żeby nie dać się zastraszyć. A kiedy ci widzieli, że tak się zorganizowali, tak się nie dają zniechęcić, no to odpuścili. Nie? Odpuścili przeciwnicy i pozwolili dokończyć. No ale tutaj jest przerywnik w tej budowie, właśnie ten lament tej biedoty. Nehemiasz wystąpił przeciw możnym, pisze. Następuje umorzenie długu. Nie? No i ta fraza, która wspomniałem, ona się powtarza tutaj raz, 5:19 i 3 razy na samym końcu księgi. Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść. Janusza jeszcze nie ma, to... Ukończenie murów po 50 dniach to było, myślę, że gigantyczne przedsięwzięcie, bo miasto jest duże. No, są ci odźwierni przeznaczeni do pilnowania miasta. I powtarza się lista tych repatriantów. Dokładna kalka tego drugiego rozdziału Ezdrasza. Z małymi tam retuszami, którym się różniły te dwa teksty. No i tutaj też podobny fragment. Tam było od święta kuczek, czyli namiotów do święta Paschy, a tu mamy od święta kuczek do poświęcenia murów Jerozolimy. No i tu jest ten piękny psalm lewitów, bo no myślę, że ten fragment też jest, jakby tutaj w taką ramkę dałem. I może na tym fragmencie zakończymy to rozważanie. Sorry, nie jesteśmy w stanie dokończyć, ale od Nehemiasza 8:8 do 12. Też żeby ten klimat tej sytuacji już po odbudowie murów w trakcie tego święta. Czytano więc tej księgi prawa Bożego dobitnie i z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan Ezdrasz, pisarz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu. Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu Jahwe. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy słyszał te słowa prawa. To płakał, wiadomo dlaczego. I rzekł im Nehemiasz. Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie.
poślijcie też porcję temu, który nic gotowanego nie ma, abyśmy poświęcony, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu, a nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Jahwe jest waszą ostoją. Radość w Jahwe jest waszą ostoją. Ilekroć ja mam możliwość powiedzieć jakieś kazanie na temat radości, to ten werset zawsze się tam znajduje. Nie? Bo mówi o radości nie jako takim stanie emocjonalnym, pozytywnym, ale mówi o radości jako o ostoi. A ostoja to jest fundament. To jest coś wielkiego, ważnego. I nie przypadkiem radość jest zaraz drugim owocem Ducha Świętego. Oczywiście miłość jest bezkonkurencyjna, ale radość jest zaraz na następnym miejscu. A lewici uspokajali lud wołając: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść i pić, rozsyłać porcje i wyprawiać wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli, co im głoszono. Zrozumieli. Więc to jest też, myślę, jakiś sens dla nas czytać dobitnie, z objaśnieniem i rozumieć. Widzieć w Bogu siłę do radości, która jest ostoją. Darku, pomódl się proszę. Święty Boże, prosimy Cię, abyś przyjął z naszych ust i z naszych serc podziękowanie za to, jaką radość wypoczywałeś. Dzięki czemu, Panie, rozumiemy, co do nas mówisz. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za słowo o historii Twojego ludu, jak go prowadziłeś, w jaki sposób on upadał, a Ty go podźwigałeś. Jak oni rozumieli, że Ty, Panie, jesteś ich Bogiem i chcesz dla nich tylko dobrze. Dziękujemy Ci za te wspaniałe przykłady, które pokazują nam, że zrozumienie Twojego prawa i Twoich słów jest bardzo ważne dla człowieka. Jest w stanie prowadzić ład, jest w stanie dać mu zrozumienie po to, by mógł się właśnie cieszyć i radować w pełnym słowa tego znaczenia. Dziękujemy Ci, Boże, za tą radość, którą nam gotujesz. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być i cieszyć się tym słowem. Dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.